Witajcie dziwiarki i dziwiarze. Dziwiarka kłania się wam, siedzę tutaj przed wami po to, by poopowiadać, jak zwykle. Postaram się krótko, choć jak wiadomo, nie zawsze mi to wychodzi. Ja wiem, że lubicie takie programy, które mają 120 minut i dłużej, ale to ma być krótszy filmik. Głównym tematem dzisiejszego naszego spotkania ma być takie bliższe przedstawienie wam trzech rodzajów włóczek. Są to włóczki o pięknych nazwach w tłumaczeniu: nadzieja, powietrze i ziemia. Czyli panie lubiące włóczki Langiers wiedzą już, z której oferty to są włóczki. Nie bez powodu właśnie to one tutaj na stół dzisiaj trafiły, by je poddać bliższemu poznaniu, ponieważ akurat na te włóczki w firmie Langiers jest bardzo kusząca promocja, oferta, czyli można powiedzieć kuszenie mariolciowe. A jak wiecie, kusić takimi pięknymi włóczkami to ja uwielbiam, więc poopowiadam wam wszystko, co wiem na temat tych włóczek. Trzy włóczki, bardzo różne włóczki, łączy je jedno. Łączy je to, że głównie są przeznaczone na dzianiny zimowe i raczej na druty minimum 5, a myślę, że 5 i powyżej, czyli gotowy efekt dzianiny będzie bardzo szybko widoczny. Czyli co? Zaczynamy. Zaczynamy. Zacznę od nadziei, czyli hope. Włóczka gruba, motki duże, jak widzicie. W segregatorku musi być ten wyższy segregatorek, ponieważ ten mniejszy nie ogarnąłby tylu moteczków. I teraz tak, i poddajemy włóczkę Hope analizie. Na dzień dobry widzimy 100 gramów, 90 metrów. Metryczka Trace Your Yarn, wiecie o tym, że jeżeli jakaś włóczka firmy Lang ma taki znaczek, to znak, że można zbadać, skąd pochodził surowiec użyty do produkcji tej dokładnie włóczki. A robimy to poprzez zeskanowanie kodu kreskowego. I wtedy przenosi nas system do odpowiedniej farmy i możemy pooglądać owce, które dały runo na te motki, na tę włóczkę do produkcji. Czyli tak, 100 gramów 90 metrów przeznaczone na druty pomiędzy 9 a 10. Czyli gruba włóczka, 100% wełna. Na sweterek w rozmiarze M potrzebne jest około 6 motków włóczki. Z jednego motka wyjdzie czapka, bez zwisania pewnie, bez wywijania, ale jeden motek jest w stanie ogarnąć nam jedną czapkę. To dla mnie na przykład to jest bardzo cenna informacja. Mam jeden motek, mogę zrobić jedną czapkę. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ta włóczka nie podlega filcowaniu, więc to też jest jakieś info dla pań, które chciałyby celowo sfilcować, zrobić torbę filcowaną albo etui na poduszkę, albo na jakiś przyrząd typu tablet. To nie, z tego się nie uda, tu filcowanie się nie uda. To jest cenna informacja dla pań, które na przykład chcą mieć wydziergany sweter, że on się nie sfilcuje w praniu. Czyli tak, włóczka Hope. I tutaj jest, mam klasyczna szarość w numer 5. Dwa odcienie różu, jest intensywnie w tym różu się dzieje, numer 09 i numer 48. Ja tak pokażę bliżej każdy kolor, ponieważ oko kamery zawsze bardziej to pokazuje niż samo zdjęcie na stronie sklepu. Kolor bardzo jasno szary, 03. Kolor spokojnie jeansowy, kolor numer 21. W niebieskościach jest troszeczkę, się dzieje, tak. Kolor numer ciemno-jeansowy ma numer 34. Kolor pięknie granatowy, numer 35. Teraz zwróćcie uwagę, są trzy odcienie niebieskiego. Jasny, średni i ciemny. Więc panie pragnące na przykład swetrzycha, czyli bo ta włóczka się idealnie nadałaby na swetrzycho, mogą sobie, może ten sweter być w całości
prawie niebieski, czyli jasny, średni i ciemny niebieski. Podobnie byłoby z różem. Do różu dodałabym jasno-szary kolorek. Więc tak, tutaj mamy jeszcze zielenie, dwie zostały. Dwie zielenie, czyli miętowy. Miętka 91. I numer 92. Jeżeli chciałybyśmy mieć taki trójkolorowy sweterek z udziałem zieleni, to ja tutaj ten numer 103 jest, 03, przepraszam, jest uniwersalny. On i do różu będzie pasował, i do tych zieleni. I to jest włóczka Hope. Ona jest, ona nie jest tak delikatna jak włóczki, które, które są pozyskiwane z wełny, wełna z owiec merino. Jest szorstkawa, ale nie gryząca. To jest ta różnica. Włóczka może być szorstka, ale nie gryzie. No i to jest właśnie, to taki jest, taka jest włóczka Hope. Jeden motek na czapkę, na sweter w rozmiarze M, motków 6. Myślę, że kamizela wyszłaby z 4 motków, więc to jest dla Was, że tak powiem, inspiracji u nas nie brakuje. I z włóczki Hope na stronie Langa jest pokazanych kilka różnych dzianin, myślę, że wpasowujący się w gust różnych osób. Włóczka R, czyli powietrze. Cieńsza, zdecydowanie cieńsza. Segregatorek z nowymi kolorami. Prezentuje się w ten, takie ma kolorki. Jest to włóczka również niepodlegająca filcowaniu. I tutaj skład jest bardzo fajny, ponieważ w składzie mamy wełnę i poliamid. W stosunku 84% wełny i 16% poliamidu. Przy czym wełna tutaj to jest merino. I cóż możemy wyczytać z metryczki? 50 gramów to jest 125 metrów. Nie podlega filcowaniu i przeznaczone jest na druty 5-5,5. Z takiego motka, według mnie, wyjdzie czapka. Na sweterek damski w rozmiarze M potrzebne jest 300 gramów włóczki, czyli wiemy, 6 motków wystarczy. Na sweterek to też jest fajna włóczka na męskie sweterki, ponieważ ma w składzie wełnę i poliamid, a poliamid powoduje, że dzianina jest bardziej wytrzymała i na użytkowanie, i na wypychanie, i też łatwiej się ją pielęgnuje. Czyli a na męski sweterek producent zaleca w rozmiarze M 450 gramów włóczki, czyli 9 motków na męski sweterek. I teraz tak, w czerwieniach dzieje się. Mamy dwie czerwienie, numer 60 i 62. To jest włóczka R. Róże. Również mamy dwa odcienie, przepraszam, numer koloru 9 i 48. Gdy tak dotykam te motki i patrzę na skład, to tak przychodzi mi do głowy zrobienie z tej włóczki zimowej sukienki, ponieważ byłoby to delikatne, ona jest bardzo delikatna, jest zdecydowanie delikatniejsza niż Hope. Hope na zewnętrzny sweter jak najbardziej. To właśnie takie pomysły przychodzą do głowy na sukienkę, też na męski sweter, taki, który nie będzie gryzł. Czapka, jeden motek. Szalik, myślę, że około 4 motków należy mieć, 3-4 motki, w zależności czy jak szeroki, jak długi. Więc tutaj mamy dwa odcienie różu i tak jak patrzę na te motki, to tak pragnie się sukienki z tego. I teraz w niebieskościach jest, dzieje się, ponieważ mamy numer 21, to jest kolor klasycznie niebieski, ale on nie jest tak wprost niebieski, on jest melanżowy, ma jasne i ciemniejsze wtrącenia. Kolor numer 78 to jest kolor turkusowy, po prostu niebiesko-turkusowy. Ja Wam tutaj pokazuję tylko nowe kolory tej włóczki, ponieważ tak zwane obecne są w ofercie sklepu. I tutaj do naszego filmu nie trafiły, ale one po prostu są. 79, kolor petrolowy. I myślę, że z tego byłaby piękna, klasyczna, zimowa sukienka. Wełna i poliamid. Kolor numer 35, granatowy.
Czasami poszukujecie też informacji, ile oczek i rzędów na 10 na 10 wchodzi. Tu chodzi o próbkę, więc 15 oczek na 25 rzędów daje nam kwadracik 10 na 10 według metryczki. Bo jak wiadomo, każda z nas dzierga inaczej, każda z nas musi opracować dobór drutów według absolutnie własnego klucza. To jest włóczka R. Został nam Earth, czyli ziemia, nowe kolory i tutaj w składzie, bo tam było tak, hope 100% wełny, R wełna plus poliamid 84 do 16, tam było w erze, a Earth ma bardziej bogaty skład i jako jedyny zawiera akryl, ale to jak wiemy, to w niczym nie wadzi, w cieszeniu się na przykład składem alpaki, ponieważ tutaj mamy 50% alpaki w tym moteczku. 50% alpaki, 35% akrylu i 15% wełny. Motki są 50-gramowe i mają 65 metrów. Jeszcze Wam powiem, że przeznaczone na druty 5,5, między 5,5 a 6. Włóczka, która posiada w składzie alpakę, ma włosek, musi mieć włosek, bo gdyby nie miała tego włoska, to by było coś podejrzane, co się stało z tą alpaką w toku produkcji. Strukturę ma miejscami cieńszą, miejscami grubszą. Nadaje się według mnie właściwie na wszystkie zimowe dzianiny, od których alpaka, jeżeli widzimy alpakę w składzie, to wiemy, że dzianina będzie lżejsza, będzie cieplejsza i będzie zapewniała nam większy komfort w noszeniu takiej dzianinki. Ale też wiemy, że ma włosek, a niektórzy nie chcą włoska, bo na przykład nie to, ich skóra nie toleruje, albo no, z różnych powodów nie chcemy, by włóczki miały włosek. Więc Earth posiada włosek, jest miękka i delikatna, jest zdecydowanie delikatniejsza od włóczki Hope, zdecydowanie. Ale też nadaje się według mnie na inne dzianiny, bo z Hope możemy wydziergać gruby zewnętrzny sweter, z Era możemy wydziergać po prostu sweter, czapkę, szalik, komin, nic nie będzie nas gryzło, a z Earth możemy wydziergać również porównywalnie jak z R, czapkę, komin, szalik na czapkę, dwa motki. Na sweterek w rozmiarze M damski 450 gramów włóczki, czyli 9 motków na męski, bo też się nadaje na męski sweter, jeżeli tylko potencjalny obdarowany sweterkiem akceptuje włóczki z włoskiem, to tutaj mamy 650 gramów włóczki przeznaczone, czyli na damski 9 motków, a na męski tutaj mamy 13 motków włóczki. I to jest włóczka Earth. To jest taka krótka, a jeszcze kolorki Wam pokażę, bo przecież nie pokazywałam. Czerwienie dwie, 60 i 62. Tak wyglądają. Kolory różowe, 2, 48 i 9. A wiecie, co jest w firmie Lang? Jedną z bardzo takich rzeczy, które ja bardzo cenię, że możemy sobie w dany numer koloru występuje w różnych włóczkach i możemy mieć, jeżeli nas gryzie Hope, mieć czapkę z włóczki Elf, a do tego sobie zrobić, tutaj był kolor 09, a do tego sobie zrobić swetrzycho również 09. One nie są identyczne, ale one pasują do siebie. Tak widać, że one po prostu z jednej rodziny pochodzą. To jest też warte uwagi, że te numery kolorów w danych włóczkach zawsze są zbliżone. W sposób zbliżony można je odbierać. W niebieskościach mamy tak. Dwa kolory turkusowego. Kolor numer 78, kolor numer 79. Przypominam, że ja pokazuję nowe kolory. Kolor po prostu niebieski, 34, granatowy, bardzo ciemny granat, numer 35. Na włóczce Earth pięknie będą wychodziły warkocze i plecionki. To jest bardzo, ta włóczka to zapewni. I kolor numer 103, bardzo jasno szary, oczywiście on będzie pasował i z różami,
I z tymi niebieskimi, proszę zerknijcie, jak to pięknie wygląda z niebieskimi, tutaj z tymi turkusami. Kombinować można sobie w zakresie mieszania kolorów naprawdę wielu, na wiele różnych sposobów. Trzy włóczki, trzy zupełnie różne mogą powstać dzianiny. Z erw nie robiłabym sukienki, z era zrobiłabym sukienkę, z chałup zrobiłabym swetrzycho, a swetrzycha lubimy w Wydziewiarce, wiecie to doskonale, że to jest temat rzeka, a nasze boldy, James Bold w Sudetach, to właśnie jest teraz czas, żeby cieszyć się tymi grubymi swetrami. To jest ta jedna część naszego spotkania, a w tej drugiej części zajrzymy do skarbnicy pomysłów, czyli na stronę langians.pl, do kom, oczywiście, że kom, langians.com, do zakładki modele, by zobaczyć, co producent sugeruje na te trzy wybrane przez nas włóczki do tak zwanego kuszenia langowego. Jako pierwszy idzie przedstawiciel z włóczki R, czyli jest to taki sweterek z dużą ilością warkoczy, na który potrzebujemy, zerknę sobie na moją ściągaweczkę, 10 motków włóczki. Dużo, ale mamy na nim naprawdę dużo różnych plecionek. I to jest właśnie jeden z pomysłów na włóczkę R, w której używamy dużej ilości warkoczy. Drugim przedstawicielem włóczki R niech będzie krótki, tamten był długi, a tu mamy krótki sweterek gładkim wzorem, na który potrzebujemy 7 moteczków włóczki. Sweterek na modelce, jak widać, może być noszony do sukienek, do spódnic z wyższym stanem, do spodni z wyższym stanem. Zawsze to jakieś pomysły na wykorzystanie gładkiego, zrobionego prostym ściegiem sweterka. Trzecia dzianina to jest kardigan. Piękny kardigan w nomenklaturze edziwiarkowym, rzekłabym swetrzycho, takie klasyczne swetrzycho. Tu nie szalejemy ani wzorami, ani kolorami, ani dodatkami. On jest klasyczny. Potrzebne jest na niego 11 motków włóczki. Piękny, to mogę powiedzieć, że jest piękny, że jest dzianiną, która przydałaby się, ja myślę, zaryzykuję to stwierdzenie, w szafie każdej z nas. A te kieszenie? Marzenie. Poncho, przedstawiciel numer 4 dzianiny z włóczki R. Poncho, piękne nie pomponiki, zawsze mi się chwosty po rogach. Na poncho potrzebne jest 10 motków włóczki. Poncho, dzianina przydatna czy nieprzydatna? Jak myślicie? Jak uważacie? Czy dziergacie i lubicie nosić poncha? U mnie różnie z tym bywa. Nie mam poncz w garderobie. Miałam kiedyś jedno, ale to poncho jest naprawdę świetne i na przykład w biurze przyda się jak najbardziej. Może troszkę krótsze byłoby jeszcze bardziej praktyczniejsze. Następną dzianiną jest przedstawiciel z włóczki Erf. Jest to kamizelka. Na kamizelkę, muszę sobie tutaj zerknąć, na kamizelkę potrzebujemy 9 motków włóczki i składa się ona z dużej ilości warkoczy. W zasadzie nie ma fragmenta dzianiny, w której nie ma warkocza. Może tylko ściągacz. Ściągacz jest bez warkoczy. Piękna kamizela, prawda? Następny przedstawiciel tej włóczki to beżowy sweter, na który potrzebujemy 11 motków włóczki. Proste wzory. Gramy prawymi i lewymi oczkami. Takie też dzianiny próbowaliśmy dla Was wyselekcjonować z wielu innych dziani, żeby były proste. I widzimy, ten sweter zdecydowanie jest prosty. Potrzebne jest na niego 11 motków włóczki. Następną dzianiną jest granatowy sweter, którym tak zadziornie wykończone zostały innym kolorem ściągacze. Na ten sweterek potrzebne jest 11 motków granatowego koloru, motków granatowych i 3 motki błękitne, te niebieskie. To jest takie zużycie. Również sweter prosty i klasyczny. Może być i damski, i męski, zwróćcie uwagę. Następnym przedstawicielem jest cudnie kobiecy golf
w pięknej czerwieni. Cóż dodać więcej do tak klasycznej dzianiny? Ten kolor zwalnia nas, że tak powiem, z nadmiaru wzorów. Tutaj może być naprawdę bardzo prosto, szerokie rękawy, luźny krój, golfik, który zapewni nam ciepło w zimowe dni. No to jest, to są przedstawiciele z włóczki Earth. Została nam włóczka Hope. Pierwszym naszym wybranym przedstawicielem jest brązowy sweterek dziergany od rękawa do rękawa. I to jest z takimi luźnymi prześwitami w okolicy korpusu. To też może robić troszeczkę za takie poncho. Zwróćcie uwagę. I jest to wzór darmowy do pobrania. Wcześniejsze zdjęcia, jakie pokazywaliśmy, to są wzory płatne, w które można kupić na stronie Langa, albo tylko się zainspirować, bo oczywiście inspiracja absolutnie nic nie kosztuje, a ten wzór jest darmowy do pobrania ze strony Langa. To był sweter brązowy, na który potrzebne było 6 motków Hope, a tutaj widzimy kardigan. Również jest to wzór darmowy, prawda? Zobaczcie, popatrzcie na niego. Prosty wzór, ściągacz, jersey, plisa dziergana razem z korpusem. Na ten sweter potrzebny jest 8 motków włóczki. Prosty do wydziergania na grubych drutach. Myślę, że osoby, które są jeszcze niezaawansowane, dadzą radę wydziergać taki kardigan. Następny pomysł ze strony Langa to jest sweterek w biały, w kolorze takim ekri, na który potrzebne jest 10 motków włóczki. Klasyk, prawda? Widzimy sobie panią w śnieżnej scenerii, czyli jest to zdecydowanie sweterek i szeroki, który nosić możemy zimą, po prostu zimą w śnieżnej aurze. Następną mamy czapę. A ta czapa trafiła do tej naszej selekcji z tego powodu, że jest po pierwsze dziergana prostym wzorem francuskim, czyli ściek francuski, czyli wszystkie rzędy, bo to nie jest na okrągło, dziergane na płasko, wszystkie rzędy na prawo i ściągnięte na górze, wiązane. Bardzo prosta czapa, jeden motek włóczki Hope na to jest potrzebny. I to tyle w zakresie tego, co ze strony Langa pobraliśmy dla Was jako przykłady prac wykończone, wydziergane z włóczek, które Wam dzisiaj zaprezentowaliśmy na stronie langians.com. W zakresie tych włóczek, ale również wszystkich innych, jest mnóstwo inspiracji. Należy, nie wahajcie się, korzystać, wchodzić na tę stronę i szukać pomysłów. Należy wpisać tylko nazwę włóczki w lupkę i wtedy pokażą nam się po pierwsze paleta kolorów, a poniżej pojawią się różne pomysły na tę włóczkę. To jest prezentacja włóczek Langa w kuszeniu. To jest tyle, co miałam Wam do opowiedzenia. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i zostawiajcie nam łapki w górę na znak, że byłyście, oglądałyście i jesteście. Do następnego razu. Pa, pa!